Cały ten rozwój i ewolucja, jakiej podlegały różnorakie przyrządy astronomiczne, to jest cały osobny wątek w historii naszego rozwoju wiedzy o Wszechświecie, ale w tym filmie skupimy się na jednym bardzo ciekawym przypadku. Chodzi o wielki teleskop z wystawy paryskiej w roku 1900, który do dzisiaj pozostaje największym refraktorem zbudowanym w historii. Zwiększanie możliwości ludzkiego oka. Po to budujemy teleskopy. Bo jeżeli źrenica ludzkiego oka ma maksymalnie, powiedzmy, 8 mm średnicy, no to jeżeli teleskop ma 20 cm średnicy, to on będzie zbierał więcej światła. O tyle. Jest całe mnóstwo różnych typów teleskopów optycznych, ale generalnie możemy je podzielić na dwa różne podejścia. Pierwsze to skupianie światła soczewkami, drugie to skupianie światła lustrami. Teleskop soczewkowy to refraktor, teleskop zwierciadłowy to reflektor. Oba zbierają duże ilości światła, skupiają je w wąski strumień kierowany do oka i to jest cała ich robota. Tu na przykład kilka ujęć, które zrobiłem w słabych warunkach podmiejskiego nieba za pomocą teleskopu zwierciadłowego. Gromada podwójna, księżyc, samolot. Załapała się nawet galaktyka Andromedy. No tak, dawni astronomowie używali obydwu typów teleskopów, aż do czasów, w których stało się po prostu jasne, że budowa ogromnych zwierciadeł jest po prostu tańsza i mniej problematyczna niż budowa ogromnych soczewek. Zwłaszcza, że ogromne zwierciadło można zbudować tak, żeby składało się z modułów. Lustro położymy sobie na podstawie i nie ulega większym naprężeniom, bo siedzi stabilnie. Soczewkę można utrzymywać jedynie za krawędzie, co w połączeniu z bardzo dużą masą powodowało jej odkształcenia. Obiektyw uginał się pod własnym ciężarem i psuł obraz. Taka soczewka mogła ważyć nawet kilkaset kilogramów, a szkło nie jest doskonale sztywne. Nic nie jest doskonale sztywne. Ten problem można by obejść poprzez wyeliminowanie ziemskiego ciążenia. Wystarczy po prostu wystrzelić taki teleskop na orbitę. Tyle, że skoro można wystrzelić refraktor na orbitę, no to równie dobrze można wystrzelić reflektor na orbitę, który przy tej samej cenie i masie będzie miał większe możliwości. Duże refraktory były też bardzo długie. No i wszystko to sprawiło, że ten koniec ery wielkich refraktorów nastąpił już w XIX wieku wraz z budową soczewki o średnicy 1 metra. Ale potem przyszli Francuzi i zbudowali jeszcze większą. I to był chyba najbardziej osobliwy teleskop w historii. Wielki teleskop z wystawy paryskiej. To był naprawdę dziwny teleskop. 60-metrowa tuba została umieszczona na wysokości 7 metrów za pomocą stalowych kolumn. Teleskop był na stałe umocowany w niezmiennej, poziomej pozycji. Nie mógł się poruszać. Na froncie znajdowała się ogromna soczewka o średnicy 125 cm i wadze 450 kg. Ogniskowa wynosiła 57 metrów. Ostrość w układach optycznych ustawiamy delikatnie, manipulując odległościami soczewek. Jak regulować ostrość w teleskopie 60-metrowym? No oczywiście ustawiając okular na wagonie szynowym i jeżdżąc nim w przód i w tył, a jakżeby inaczej. Mało tego, teleskop był nieruchomy i kierował obiektyw w ścianę. Nie mógł śledzić nieba, więc przebiegli Francuzi postanowili sprowadzić niebo do niego i zbudowali gigantyczny mechanizm nazwany siderostatem, zmieniający położenie dwumetrowego lustra, które odbijało światło nieba w kierunku obiektywu. Operator siderostatu łapał światło obiektu, kierował je do nieruchomego teleskopu, a ten projektował obraz na ścianie w dalszym pomieszczeniu, gdzie mogli oglądać go zwiedzający. Podsumowując, to gigantyczne ustrojstwo było obarczone wadami optyki, było narażone na ruchy ciepłego powietrza, miało ograniczoną i problematyczną mobilność i znajdowało się pod słabej jakości jasno oświetlonym niebem w centrum Paryża. Wszystko to razem sprawiło, że pod względem naukowym ten instrument był uciążliwy, niepraktyczny i w konsekwencji niemalże bezużyteczny. Ale rola tego teleskopu od początku była inna. Wystawa paryska miała na celu prezentację szczytowych możliwości inżynieryjnych człowieka. I to zadanie teleskop spełniał znakomicie. Miał też zapewne pewną rolę popularyzatorską, ale na tym w zasadzie się kończyło. Mimo problematycznego użytkowania wykonano tym urządzeniem kilka udanych obserwacji. Oto szkic plamy słonecznej i zdjęcia podobnych plam wykonywanych dzisiaj. Szkic mgławicy NGC 6894 i jej współczesne zdjęcie. Nieliczni astronomowie, którzy je wykonywali, mieli nadzieję, że teleskop po wystawie trafi w lepsze warunki obserwacyjne, gdzie mógłby posłużyć np. do obserwacji planet. Tak się jednak nie stało. Po zakończeniu wystawy teleskop nie był rozchwytywany, a właściciele zbankrutowali. Instrument został wystawiony na sprzedaż. Chętnych nie było. Rozmontowano go i zniszczono. Do dziś zachowały się jedynie zwierciadło siderostatu i soczewki.
są przechowywane w obserwatorium paryskim i przypominają odwiedzającym o tym osobliwym epizodzie w rozwoju astronomii.